To jest zawód jak każdy inny, tyle że nie, taki jak każdy inny. Po prostu trzeba robić to dobrze i tyle. To jest bardziej kwestia uczciwości wobec pacjenta i wobec siebie niż misji. Człowiek ma jakiś tam wybór w życiu, co będzie robił. Jedni zajmują się sportem, inni prowadzą ciężarówki, a jeszcze inni są lekarzami. To najważniejsze, wydaje mi się, w tym wszystkim jest dobrze trafić z tym wyborem i wtedy człowiek jest szczęśliwy. Natomiast jeśli trwa przy złym wyborze, to potem bywa z tym różnie. No, w moim przypadku jest tak, że ja trafiłem dobrze. No nie oszukujmy się, marka Religa to jest marka mojego ojca i tak już pozostanie. Natomiast w moim pojęciu, moją rolą jest nie popsuć tego. Był taki okres, żeśmy pracowali razem i wtedy nasze relacje zawodowe były dosyć bezpośrednie i nie zawsze super miłe, natomiast to na nasze osobiste, prywatne relacje nie miało to wpływu. Nie jest to sytuacja codzienna rzeczywiście, dlatego że kiedyś moim szefem jest mój ojciec i w takiej sytuacji część ludzi się potrafi pogubić. Natomiast wydaje mi się, że nam obu się udało przejść przez ten okres zupełnie normalnie.